Cryptomasters przedstawiają... Rembo z 1, 2, 3 pyta, o której wstajesz do pracy? Ja myślę, że tu bardziej chodzi Rembosowi o to, czy ty pracujesz całą dobę, bo to tyle tych rzeczy jest, tyle różnych projektów, jasne, tyle tematów. Znaczy, wstaję stosunkowo późno, bo o 9 rano. Więc ktoś powie, że późno. Tylko kładę się około granicy 3-4 ze względu na to, że w nocy mam więcej swobody po prostu i ciszy. W trakcie dnia zawsze ktoś w tym moim biurze jest. Te drzwi się nigdy nie zamykają. I zawsze ktoś wchodzi, wychodzi, mnóstwo rzeczy, spraw, papierkologii, mecenasów, to za dużo się dzieje, więc jakby mój system jest zazwyczaj taki, że jestem 9-10 w pracy, ale wieczorami po prostu sobie nadrabiam. Wtedy mam po prostu spokój, mogę usiąść nad laptopem, trochę więcej rzeczy pomyśleć i popatrzeć. Już tak może nie wymyślam jak kiedyś, bo ilość obowiązków, która jest już jest trochę większa niż kiedyś. Kiedyś ta swoboda była większa, więcej chillu i możliwości tak naprawdę na to, żeby coś więcej wymyśleć. A dzisiaj tak naprawdę to jest większa kontrola, no bo już BitBay jest na tyle duży, że trzeba sporo rzeczy naprawdę kontrolować, żeby to wszystko działało. No 200 pracowników, tak? Już w tym momencie, także już sporo, korporacja. Sporo. Tak naprawdę sam niekiedy nie wiem, jak przychodzę na dół, to tak jak widzieliście, wychodziliście dzisiaj do nas do firmy, mówiłem wam o samym dole, miała być nasza restauracja, bo tak naprawdę finalnie był projekt na restaurację, taką BitBayową. No i z projektu restauracji zrobiło się biuro. Z kolejni ludzie, którzy są zatrudnieni też przy okazji tutaj, jak i na Malcie, no bo i oczywiście w Polsce zostaje część ekipy, tylko oczywiście przez inną firmę będą prowadzeni, więc ta ekipa się naprawdę dynamicznie powiększa. No i cóż, no tak to jest. No, niejednokrotnie wchodzę na dół i to o tym, co chyba chciałem powiedzieć, wchodzę i tak patrzę, mówię, znowu jakieś nowe osoby, nie wiem kto to jest, więc no, tak jest. No. Wiecie, to już jest trochę inna firma, jak ja ją sam tworzyłem i pamiętam, są tu nawet za ścianą osoby, które są ze mną od samego początku, które ze mną tworzyły tą firmę i sami nieraz zastanawiamy się, że to wszystko po prostu jest trochę inne niż było, tak? Dzisiaj są kadry zarządzające, wiecie, dyrektorzy, prezesi, procesy, procedury. Tego wszystkiego jest po prostu tyle, że czasami sam po prostu głowa mnie boli od myślenia tego, ale tak to musi funkcjonować, to jest bezpieczeństwo, tak? Są to środki, jest to bezpieczeństwo transakcji, inne technologie, też inni programiści, wszystko się zmienia. No, państwo tego chcecie, żeby ta platforma była coraz większa, 800 tysięcy klientów. Naprawdę uważam, dlatego ta walka też w mediach, ta walka trochę z rządem polskim była, te przenosiny z moją łzą w oku, bo walczyłem o to, bo to naprawdę stało się tutaj, stało się to w Katowicach, udało nam się to zrobić i uważam, że obojętnie jak BitBay kiedyś będzie wyglądać, czy jeszcze będzie większy, czy nie wiem, ktoś go kupi, nie wiadomo, ja zawsze jestem z tego dumny, bo naprawdę zrobiliśmy międzynarodową firmę znaną na rynku światowym, bardzo znaną, bo dzisiaj są moi ludzie w Amsterdamie na kolejnej konferencji i ja widzę, bo dostaję zdjęcia, dostaję filmy i widzę, że po prostu ludzie wiedzą, kim jest BitBay, co to jest BitBay, więc jesteśmy marką naprawdę rozpoznawaną. Poza tym wystarczy wpisać sobie BitBay Indie. To jest po prostu w Google, to jest coś niewyobrażalnego, kiedy po prostu przeczytamy w Forbesie indyjskim, że BitBay i ludzie z Polski przylecieli po prostu do Indii. No i tak właśnie jesteśmy rozpoznawani, czy w Emiratach Arabskich, bo już tam mamy oddział i biuro też swoje, czy w Indiach. No, trochę się rozwijamy, no. To jest to. I tu myślę przekaz też dla potencjalnych hejterów, których ogólnie w internecie jest sporo, żebyśmy docenili, że polska przedsiębiorczość kwitnie, bo chyba tego Polska najbardziej potrzebuje właśnie. Polskiej przedsiębiorczości i fintechu. Mam nadzieję, że pan premier po prostu gdzieś tam widzi ten fintech, bo to nie chodzi tylko o BitBay, a chodzi o po prostu firmy fintechowe. Jest dużo, naprawdę. My jako naród jesteśmy bardzo mądrym narodem, ogromnie mądrym. Mamy ogromnych programistów, bardzo mądrych. Mamy wiedzę, która naprawdę pochłaniają ją rynki zagraniczne, tą wiedzę tych ludzi uzdolnionych i to jest trochę szkoda, bo moglibyśmy zrobić dużo w Polsce i być takim krajem innowacyjnym, bo jest mnóstwo projektów, przykład Golemu, przykład różnych innych projektów, które są na rynku, które tak naprawdę widać, że zrobiły po prostu furorę na rynkach zagranicznych. Dało się tak. Ja mówię, choćby nawet w takich prostych tokenizacji, ICO i tak dalej, Golem.
no zobaczcie, ile pieniędzy zostało zebrane, zobaczcie, jak wygląda projekt, projekt funkcjonuje, wszystko działa, cała ekipa po prostu funkcjonuje. Dało się, tylko nie w Polsce, też musieli wyjść z zagranic, na rynek zagraniczny. Szkoda, ale myślę, że to się musi zmienić, no. No, to mało. Rząd będzie chciał chyba w końcu na tym zarobić, zamiast te pieniądze tracić, więc trzymajmy za to kciuki. Trzymajmy kciuki, dokładnie.